Podobno dobra opowieść to pół sukcesu, bo nie wystarczy coś wiedzieć, ale jeszcze trzeba umieć to przekazać. Pokażę Wam dzisiaj, jak zbudować dobrą opowieść tak, aby zyskać sobie uwagę i sympatię swoich słuchaczy i odbiorców. Dzień dobry, witam Was jak zwykle bardzo gorąco i serdecznie. Dziś opowiem Wam o tym, jak opowiadać, czyli jak budować takie historie, żeby ludzie nie tylko chcieli Was słuchać, ale jeszcze dużo wynosili z tego, co mówicie, a Wy, żebyście odnosili sukces w komunikacji. Aby tak się zadziało, trzeba spełnić trzy warunki. Pierwszym z nich jest to, żebyście w ogóle chcieli coś opowiedzieć i mieli coś do opowiedzenia. Jeżeli faktów jest za mało, jeżeli informacji jest niewiele albo nie do końca macie ugruntowanie w wiedzy, to znaczy nie do końca orientujecie się w temacie, to lepiej zastanowić się nad tym, czy na pewno będziecie odpowiednimi osobami, żeby o tym opowiadały. Niski poziom kompetencji, niski poziom wiedzy od razu widać, od razu można wyczuć i szybko się zorientować, że ktoś zamiast raczyć nas ciekawą opowieścią, po prostu próbuje lać wodę. Jeżeli już wiecie, co chcecie opowiedzieć i wiecie, że chcecie to zrobić, jedną z kluczowych rzeczy, o której musicie pamiętać, to to, aby dać swojemu odbiorcy postać, z którą się utożsamia. Co to znaczy? Każda opowieść musi mieć jakiegoś swojego bohatera. Tym bohaterem może być człowiek, może być przedmiot, może być marka. Natomiast musi być bohater, dookoła którego będzie mogła toczyć się opowieść. Najlepiej, gdyby był to bohater bliski słuchaczowi, pochodził z jego świata, żeby mógł on się z nim utożsamiać, identyfikować i po prostu po ludzku zaprzyjaźnić. To trochę tak jak wtedy, kiedy czytacie świetną książkę albo oglądacie dobry film. Zauważcie, że wtedy możemy lubić albo nie lubić jakiegoś bohatera, ale zaczynamy mieć z nim jakiś emocjonalny związek. W opowieści również jest to niezbędne. I ostatnia rzecz, którą wymyślił jeden z lepszych pisarzy, czyli Kurt Vonnegut, który stwierdził, że opowieść musi mieć swoje odpowiednie ułożenie, odpowiednią strukturę, aby była interesująca. Kurt Vonnegut proponuje nam następujące rozwiązanie, aby każda opowieść zaczynała się czymś pozytywnym, jakimś szczęśliwym epizodem, elementem. Również tym szczęśliwym epizodem i elementem się kończyła, ale po środku opowieści, aby wydarzyło się coś negatywnego, czyli żeby budować w naszym odbiorcy napięcie. To również ma związek z tym, co powiedziałam wcześniej, czyli będzie w stanie wyzwolić emocje w związku do bohatera tej opowieści, który przecież będzie bohaterem pozytywnym albo negatywnym w jakimś tego słowa znaczeniu. Pamiętajcie więc, że ta struktura może i powinna nawet przypominać sinusoidę. Zaczynać się szczęściem, potem Kurt Vonnegut mówi, wprowadź bohatera w nieszczęście, ale zakończ też jakimś pozytywnym aspektem, szczęśliwym, happy endem, jak mawiają Amerykanie. Te trzy elementy dadzą Wam możliwość skonstruowania intrygującej i ciekawej opowieści. Te trzy elementy również przyciągną uwagę słuchacza do Was jako mówców i do tego, co mówicie, czyli do treści. A o to przecież chodzi przede wszystkim w komunikacji. Życzę Wam pięknych i kwiecistych opowieści. Tymczasem pamiętajcie o subskrypcji kanału, piszcie pytania, piszcie komentarze i do zobaczenia.